Wystarczy na cały tydzień. Trochę się zimno robi. Nie wziąłeś nic oprócz tej bluzy? Nie. Aha, myślałam, że będzie coś. Ale zaoszczędzić. Ej, no weźcie. Dobra, która godzina? 11:42. Olga, jak zwykle się spóźnia. Mam dosyć tego jej spóźniactwa. Takie wkurzające. Hej, dziewczyny. No w końcu jesteś. Sorry, że się spóźniłam. Idziemy? Nogi mnie bolą. A tu nie możemy się rozłożyć? Przesady, jesteśmy tak blisko drogi. Dobra. Mamy 5 lat, idziemy jeszcze kawałek. Już któryś raz mijamy to miejsce? Nie, na pewno nie. Ej, jestem zmęczona, bolą mnie nogi. Która godzina? Dochodzi 7. Miałyśmy chodzić 15 minut, a już krączymy tu godzinę. Mam dosyć. No nie przesadzaj, zaraz będziemy na miejscu. Nie, zostaję tu. O, dziewczyny, domek. Może tam się zatrzymamy, po co rozbijać namiot? W sumie to podoba mi się ten domek, a trochę tu mroczno. No, tak jakby zaraz coś miało wyskoczyć. Słyszałam taką historię, że w tym lesie została brutalnie zamordowana dziewczyna. Podobno miała obcięte wszystkie palce u rąk i poziome cięcia nożem na brzuchu. Dziewczyny.
dzisiaj jest? Tak. 15 sierpnia. A co? Mhm. To, bo to właśnie dzisiaj obchodzona jest 10. rocznica tego wydarzenia. O fuj. Kto ci opowiadał takie bzdury? Tam tych starszych nie było, miałam lepszą historię. Tutaj w okolicy tego lasu jest taka szkoła, no nie? Tak. Mhm. I w tej szkole była taka dziewczynka, którą wszyscy bardzo lubili, ale niektórzy byli o nią zazdrośni. I pewnego dnia ona zniknęła. Po kilku dniach poszukiwań znaleziono ją zakopaną na łące, a przy niej notkę. To już nigdy nie będzie się wydarzyło. To się w lasu. A wy... A, wy opowiadacie takie historie? Dajcie spokój, chodźcie spać. Naprawdę, jeszcze te koszmarne historie, ten domek. Historia o dziewczynie, która została zabita nożem albo zakopana z dziwną karteczką, po prostu. Wiesz co? Nigdy nie chciałabym zginąć z ręki przyjaciela. Po prostu to było okropne. Ale... Co ty mówisz? O co ci chodzi? Dlaczego od razu zakładasz, że one nie żyją? I w ogóle o co ci chodzi z tym przyjacielem? Ale to wszystko się składa. Co się składa? No składa na to, że one może nie żyją. Co? To wszystko twoja wina. Moja wina? Może jeszcze moja wina, że się zgubiłyśmy? Że one nie żyją, tak? To wszystko moja wina! Moja wina, mam ci dosyć! Masz mnie dosyć? To ja mam ci bardziej dosyć! Hehehehe